końcówki, turniej, po turnieju, pionkówki i zagramy symulantkę. Witam pana kapitana. No, zaczynamy od prostej pozycji. I od razu proszę o ocenę. Nie mam zegara, niestety jeszcze nie podłączyłem z tych nerwów. Wygrana białych czy remi? Proszę. Wygrana białych czy remi? Tak na rozgrzewkę. Zaczynamy od łatwych pozycji. Wygrana białych czy remi? Bo panie kapitanie zamknęli fryzjerów. Od soboty się wybierałem. Środa, czwartek, piątek. Nie gra się tego ciężko, panie kapitanie. Podam przykładowy wariant. Król D4. Trzeba tylko uważać, żeby się nie nadziać. Przybliżamy. Król E4. Pan Szachuś. Odcinamy. Idziemy na skos. Na skos. Ruchy się kończą. Pan Szachuś. Teraz trzeba uważać, żeby nie przyjść tu, bo zrobi kuku. Ale znowu odcinamy. Idziemy na skos i wygraliśmy. No pani Matandzie, taką maszynkę to ja w zeszłym roku wprowadziłem. Prawda? U mnie tam specjalnie problemów to nie robi. Dobra, to było trudniejsze. Ustawimy teraz jeszcze trudniejsze. Proszę, wygrana czy remi? Wygrana czy remi? Tu zobaczę, czy transmisja w międzyczasie idzie na tym. Ale jaki tłum tutaj. Sara Herman, jakieś dziecko. Undirect, Wim i Hasu. Super Dody, Milan, Marcus, Thea, Balda, Hilet, Franiet, Fetamo, a mnie nie ma, Atula, Trójcamp, Trójząb, Sotraki z klasy Mancy, no nie. Pan Krzysztof, National Master, nadaje. O, jestem, nadaję. Jestem, nadaję. No to dobra. Wygrana białych. Tak, wbrew pozorom to się wygrywa łatwo. Idziemy królem po czarnych polach. I zganiamy tego drania gdzieś tu. Aż w końcu stajemy tak i dajemy mata. Dobra. Przechodzimy do pozycji łatwiejszej. A nie do pozycji poważnej dla odmiany. Proszę. Ocena pozycji. Ocena pozycji, a tu jeszcze sprawdzę, czy mi tu. Tu mam. Proszę, jak to wygrać? Kto wie? A może ktoś nie wie, jak to wygrać?
Może ktoś nie wie, jak to wygrać. Nie mam zegara, więc nie mogę włączyć. Czas musimy mierzyć ręcznie. Hetman do 8. Bardzo dobrze, panie kapitanie. A po co to hetman do 8? Bardzo dobrze, go pan jeszcze napisze, po co pan gra tym hetmanem na D8. Ja będę szczęśliwy. Proszę bardzo, zepchnęliśmy. Gramy dalej. Gramy dalej, proszę. No, proste pytanie, dlaczego to tak? To ma jakiś pomysł. Jakby to powiedzieć, jak tu poprowadzimy przekątną, to pozycja jest ta sama. Czy hetman stoi tu, czy tu, pozycja jest ta sama. Czyli mówiąc obrazowo, zepchnięcie króla z ósmej linii nic nie daje. Bo spychamy go na ostatnią linię, trzeba przechylić głowę. Przechylić głowę i wtedy znowu będziemy mieli króla na linii ostatniej. Proponuję jeszcze jakiś pomysł. Dobry wieczór, pani Doroto. Pani Dorota, król D6. Pani Doroto, piękna propozycja. Tylko po co? Dobra, zrobimy tak, ponieważ o tej pozycji nakręciłem film, a to pani Dorota mówiła do królowi na D6, dobry wieczór, no w porządku, to ja nie, wygrywamy przerzucając ruch na czarne, pan Szachuś, pan Szachutek i pan Szachunio. Pozycja ta sama, tylko ruch jest, jeszcze raz pokazuję. Jest tak, pan Szachuś i pan Szachunio. Oj, witam pana Rapida, jeszcze raz pokazuję. I po przerzucaniu proponuję sobie sprawdzić, jak się wygrywa po każdym odejściu czarnej wieży. Po prostu, kiedy w tej pozycji jest ruch czarnych, wygrywa się lekutko. Nakręciłem na ten film, potem jeden też nakręcił taką serię filmów, także takich filmów jest. Tu jeszcze chcę zobaczyć, tu nie ma tego, to ja dołożę. A, jest, będzie. Będzie, to nie uprzedzajmy faktów. Nie uprzedzajmy faktów. Czyli wygrana polega na tym, żeby spychać króla do rogu. Spychać króla do rogu, a potem ustawić tak zwaną pozycję Filidora. Ustawmy pozycję inną. I tu myślę, kto dobrze liczy warianty, kto ostro kombinuje,
znajdzie wygraną. Kiedy wieża jest daleko od króla, mamy szansę wygrać. Dobry wieczór, panie Bartoszyk. Czy ćwiczyłem fizycznie? Oczywiście miałem dzisiaj kilka długich spacerów, panie Bartoszu, więc ćwiczyłem dolne kończyny bardzo intensywnie. A, no dobry wieczór, pani Doroty. Czyli jednak miałem rację, że pani tego króla na D6 witała. No cóż, król ważniejszy ode mnie. Ja to rozumiem, pani Doroto. Znam swoje miejsce w szyku. A, dzień dobry, panie Piotrze. Tak pan na niebiesko, tu na czarny u mnie źle widać. Na czarnym u mnie źle widać. Jakby ktoś chciał się do turnieju, to zapraszam. Proszę, kto ma pomysł, jak wygrać tę wieżę? Dzień dobry, panie Zbigniewie. Widzę, że pan też używa więcej niż jedno imię, co mnie bardzo cieszy, panie Zbigniewie. Jest pan poważnym człowiekiem, poważni ludzie używają więcej niż jedno imię. Nawet nie muszą stawiać dywizu między imionami. No niestety. Hetman D3, widzę, zdania naukowców są podzielone. No ale hetman D7, no co hetman D7? Możemy zagrać na... Są propozycje tu i tu. Oba ruchy dają tak zwanego szaszka. Witam pana Damiana. Mam pomysł, jak tu zyskać przestrzeń. Zyskam przestrzeń. Mam pomysł, jak to zrobić. Czy posiadanie jednego imienia jest gorsze od stawiania dywizu? Bo nie wiem, czy się załamywać. Jakby tu powiedzieć, panie Piotrze. Stawianie dywizu jest błędem ortograficznym. Jakiej argumentacji byśmy do tego nie użyli? Tak jak niektórzy mają problemy z odmienianiem polskich nazwisk i ich nie odmieniają. Gram. No dobra, panie Damian. Pokażę, ja tu nie mam tego hetman D3. Ale mam hetman D7. I na król H6 o takę, a na król G8 hetman D8, król dowolne i hetman C7. A zobaczmy, czy taka sztuka uda nam się po D3. Idziemy na D3. Hetman nie może wejść na linię G. Jak H6 to tu, więc to chyba jest dobrze. A jak H8, to tu znowu nie. No nie wiem. A to tu. I teraz mamy dwa pola, z których wygrywamy coś.
Dobra. Rozwiązaliśmy. Bardzo się cieszę. Zobaczmy jeszcze jedną pozycję. Póki co ten czarny król matuje białego. Proszę bardzo. Spróbujmy wygrać. Spróbujmy wygrać to. A ja to odpowiem na pytania. Jeżeli ktoś używa pseudonimu, panie kapitanie, a po co używać pseudonimu? Wszystkie tajności będą prędzej czy później odkryte. Prędzej czy później będą odkryte. Pan kapitan to też pseudonim. Pan kapitan brzmi źle, to tak po staropolsku, za moich czasów był obywatel kapitan. Obywatel był kapitanem, a kapitan obywatelem. A żołnierze krzyczeli czołem te lutanie do kapitana. Czołem te lutanie. O kapitanie zaraz coś opowiem. Może pewnie mówiłem, ale to się zdarza. Hetman C3. Ano nie. Nie Hetman C3. No nie, 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 panie Damianie, nie, nie, nie. Imię zawsze coś oznaczało. A nazwisko albo od ojca, albo od miejsca pochodzenia. Nie, 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 nie. Szczególnie u Rosjan to imię ojca jest bardzo ważne dla Rosjan. No proszę, ruchy generujemy. Generujemy ruchy, kto ma jakiś pomysł? Hetman B4, pan Zbigniew. Hetman B4 ma feler, że król mu będzie przeszkadzał. Własny król mu będzie przeszkadzał dawać niektóre intratne szachy. No dobra, to nie takie ważne. Hetman E5. Król A2. Gramy dalej. Ruch biały, gramy dalej. Natomiast odpowiem technicznie, ten słynny kapitan, co to doktorat zrobił i co robił te numery z tym zegarem, w czasie któregoś z turniejów drużynowych w Augustowie Błyskawicznych była zażarta dyskusja. No i tenże kapitan wyczaił, jak to się mówi nowocześnie, że z przeciwnej strony zabiera ktoś, kto nie jest kapitanem tamtej drużyny. I mu zwrócił uwagę, tamten przeprosił, wycofał się. A za chwilę ci też się zorientowali, że coś nie w porządku, a pan jest kapitanem. A on mówi tak. Jakim pan jest kapitanem? Kapitanem Ludowego Wojska Polskiego. Władysław IV dużo miał. Panie Bartoszu. A po co pan sobie to przypomniał? Ostatnio zgłębiam historię wcześniejszą i dziwię się, że się w Europie tyle działo i na Bliskim Wschodzie, a w Polsce nie ma żadnej informacji.
Król B4, kochani. Król B4 trzeba zagrać. Szacha na B8 nie ma. Jest szach na G3, ale na G4 jest to tak zwany przedostatni szach. Wieża H4. Pan szachuś. No i teraz już łatwo. Pan szachutek. Pan szachunio. Pan szaszek. I pan matek. Kanał Suezki to ze 150 lat jest czynny. Tak, hetman 6. Dobra, ustawimy jeszcze jedną pozycję. Te pozycje są, one nie są takie, no zobaczmy jeszcze taką. Nie wiem, po co mi tu w tej książce dają. No, białe wygrywają. Spróbujmy ten przykład. Może zarządzał, ale krótko. Panie Bartoszu, ale święto kraju rad związane jest właśnie z końcem smuty. Smutta, smuta. Nie smutna, tylko smuta tutaj. Posłuchają nas również Mazurzy z Mazur, więc oni tak trochę mazurzą. Ja mówię, że to była wielka smuta, a nie ona była smutna. No proszę, jak to wygrać? A to pan, no to pan, panie Damianie, tak trochę może mazurzyć, jak to się ładnie mówi. A pan jest z Mazur czy z Warmii? Panie Damianie. Szczerze mówiąc, zawsze mi się myli, gdzie Warmia, gdzie Mazury. No dobra, kochani, to nie jest ciekawa końcówka. To się w miarę łatwo wygrywa. Z Ełku. O, no w Ełku. No to z Ełku mamy rodzinę. Dzień dobry, panie Mateuszu. O, pani Dorota proponuje hetman C4. To panie Damianie, Ełk trochę poznałem. Hetman C4, król A5, hetman A2, król B4, hetman B2, król A5, hetman A3, król B5 i hetman A7. Wieża H6 musiała odejść. I teraz jak go wygrać? Nawet, panie Damianie, przypadkiem byłem w Ełku. Koncert był takiej pani. Jak ona się nazywa? Mela Pomeluk? Czy coś? Czy Mela Koteluk? Jakoś tak się nazywała. Byłem na koncercie w Ełku. To było ile lat temu? 7 czy 8 lat temu byłem na koncercie Meli Koteluk. Dobrze mówię? W Ełku. Tam kawałek zamku widziałem. No co dalej? Gramy dalej. Widzę, że jesteście jeszcze bardziej leniwi niż ja.
No właśnie, tam było. Jezioro nawet takie jakieś. No, gramy. Hetman C5. No, trzeba tę wieżę teraz wyszachować. I rzeczywiście, hetman C5, król A6, hetman C8, król B5, hetman E8, król A6 i znowu chytre król C5. Jak widzicie, wcale to nie jest takie łatwe wygrywanie. Przy wieży oddalonej wygrana jest trudniejsza niż przy wieży przy królu. Król B7, pan szachuś, pan szachutek, pan szachunio i nie można iść na siódemkę, bo z G7. Nie można iść na tu, bo tu poszedł tu i dostał pana matunię. Dobrze, zobaczymy ciekawe pozycje. Przyjrzyjmy się takiej pozycji. Czy ktoś wie coś o tej pozycji? O, panie Damianie, to pan to wygra. Pan to wygra, panie Damianie, w 5 albo w 15. Dobry wieczór, panie Hubercie. Zawsze się pojawi ktoś nowiutki, świeżutki i zabiera głos. Panie Zbigniewie, dlaczego pan nisko ocenia umiejętności pana Damiana? Myśli pan, że pan Damian się przechwalał? Panie Hubercie, pierwsze nieprawidłowe posunięcie. Że tak się wyrażę. Proszę, czekam o odpowiedzi. Wracam za sekundkę. Jesteśmy. A, czy znana? No i w czym jest znana, panie Zbigniewie, ta pozycja? Panie Hubercie, drugi błąd, jakby to panu powiedzieć. Może panu pomoże, panie Hubercie, lekarstwo. Trzeba rozcieńczyć, bo to na spirytusie. A, nie zna pan. No to pan gra, panie Damianie, to zróbmy parę ruchów. No gdzie pan gra? Pan gra, panie Damianie, zróbmy tych parę ruchów. Mówię, poproszę to ukraińskie z aloesem, a pani mówi, to z eukaliptusem. No i...
No jedziemy, król H4. Pan Szachutek. Aloes kulturalny niż eukaliptus. No może. Przypominam, że dzisiaj mamy prosty plan. Za pół godziny turniej. Potem dziecinne końcówki piątkowe. No to i król G4. Pan Szachutek. Pan gra, panie Damianie, dalej. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobrze panu idzie. Bardzo dobrze. Pan Szaszek. I co dalej? I co dalej? A nie na E5? Król G6. No to jeszcze jeden. To pan łapie tempo, nawet dwa, panie Damianie. Oj, witam pana Aragoka. Panie Aragoka, cóż to za przyjemność grać z tym, że on nie ma żadnej kategorii, panie Aragok. I no wygrał pan, panie Aragok, miał pan przyjemność. Król F5, pan Szachutek. No gramy, kochani. No wiadomo, że pan wygra. Że on nie umie grać, panie Aragog. No jak to, panie Damianie, remi jest? Pan Szaszek. Gramy. Szczęść Boże, panie Jędrusiu. Ale zachęcam do turnieju, panie Aragog. I pana Jędrusia też wszystkich zachęcam. No pewnie, że król H6. I to jest wygrana. I to jest wygrana. Jaki tasiemiec? 7 rund plus 2. No uciekł na H6. Uciekł. Jak 11? No dobrze, to trzeba poprawić, no. Już poprawiam. Już jest 9. Panie Jędrusie, okulary trzeba założyć mocniejsze. Dobrze, panie Jędrusiu, że pan powiedział. Nawet nie zauważyłem. No właśnie. Po wieży H7 jest pad.
Ale wygrywamy po król F6. Wygrywamy po król F6. Nie wiem, dlaczego, panie Jędrusiu, ustawiłem tam 11. Zupełnie nie wiem. O. Dwóch czerwonoskórych chce się zapisać do klubu. Przyjmujemy ich czy nie? No to co, panie Damianie? No to pan to... No dobra, ustawmy jakąś łatwiejszą pozycję. Dlaczego pan, panie Hubercie, jest czerwonoskóry? System nie przyjmie do turnieju czerwonoskórych. Oczywiście, że panie Hubercie, że można dołączyć i zagrać. Tylko nie wolno być czerwonoskórym, panie Hubercie. Proszę się dopisać do klubu i dołączyć do turnieju. Jeszcze pan zdąży. Proszę, ocena pozycji. To panie kapitanie, pan zaproponuje, jak przerzucić ruch na czarnego. Bardzo jestem ciekaw, jak to się przerzuca. Nie, no to panie Hubercie, to pan jest czerwonoskórym, czy pan nie wie? Nie jest. Być czerwoną skórę to mieć taką czerwoną karnację skóry, no. Jak to mówili Indianie, najpierw Pan Bóg za długo człowieka piekł i wyszedł mu taki czarny, potem za mało wyszedł mu taki biały, a za trzecim razem już porządnie go wypiekł i wyszedł właśnie taki jak trzeba. Ale co, panie Damianie, pan to wygrywa? Jak to król H5, wieża H5? No to pan się dopisze, panie Hubercie, do klubu. No co za problem? Tu się zapisujemy do klubu. A potem tu do turnieju. Uwaga, kochani, tej pozycji nie można wygrać, bo król nie może wejść na linię F. Król nie może wejść na linię F. Dobra.
Zobaczmy taką pozycję. Ruch czarnych. Gramy czarnymi. No to pan, panie Hubercie, pan rzeczywiście jest czerwonoskórym. Witam pana, pana Indygo. No wieża G3, król H4. Pana Indygo witam. Także pana Hubercie, system nie przyjmie pana do klubu. Przykro mi, musi pan założyć nowe konto, panie Hubercie. Witam pana Foxa. No wieża H3, kochani, nie. Nie wieża H3. Wieża G4. Tak zwana wściekła wieża. Brawo, panie Indygo. Dobra, uwaga. Jeszcze ważniejsze pozycje, naprawdę ważne. Ruch białych. Ruch białych. Hetman C6 i co? Co jest po hetman C6, panie Piotrze? Panie Damianie.
A pan Indygo pokazał, że po hetman C6 czarne wygrywają. Nie ma żadnego pita. Kochani, to jest bardzo ważna pozycja z końcówek piątkowych. Biały nie może tego wygrać. No to się cieszę. Ruch czarnych. Ruch czarnych. Oczywiście, że panie Hubercie, jeżeli spełnia pan wymogi systemowe, to system pana przyjmie. Brawo dla pana Indygo. Znaczy E1 i C3 lub E5, tak. No panie Indrusiu. Jest tam pan Hani, panie Hubercie, jest pan w błędzie. Nie spełnia pan żadnego z 33 parametrów. A o panie Indrusiu, dobrze pan mi przypomniał, mam świeżutką yerbę. Pachary, to dziś widziałem Amandę, tam gdzie kupowałem ten aloes. Panie Rapid, ja bardzo chętnie wszystkich akceptuję. Ale panie Rapid, nie spełnia pan parametrów, co ja na to poradzę? System pana nie przyjmie. Pan Piotr ma rację. Ostatnio były 32. Dzień dobry, panie Rafale. A co po tym? A co po tym? Oczywiście, panie Hubercie. Jak ktoś ma duży klub, powyżej 1500 członków, to ma takie dodatkowe funkcje ustawione. Chodzi o to, żeby kluby tak się nie mnożyły przez pączkowanie.
No co po tym ruchu? No to czyli to nie jest dobre. Ale podpowiedziałem. A jakby zrobić podwójne uderzenie? A jakby zrobić podwójne uderzenie? Na zaciągnięcie. Brawo dla pana Hup-Hup, proszę. Nowa pozycja. No przy ruchu czarnych to każdy rozwiązuje. A proszę bardzo, kombinujemy białym. Brawo pani Hup-Hup. Panie Rafale, pan przeczyta, co pan Hup napisał. Zaraz wracam, nowa pozycja, ruch białych. No, są odpowiedzi. No hetman G2 i co dalej? Coś to opornie dzisiaj idzie. Hetman G2 i co dalej? Kończymy z tym zadankiem. Otóż to, kochani, tu, 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 tu.
tu i tu. Dobry wieczór, panie Pawle. Oj, nie widział pan ciekawych końcówek. No dobra, idziemy dalej, zbliżamy się do turnieju. Czy jeszcze jedną wam ustawić? No jeszcze jedną ustawię. Ostatnią, ostatnią. Ruch czarnych. Ruch czarnych. Oczywiście, panie Hubercie, że można sprawdzić parametry.